Proszę, może pan sobie odebrać i zorganizuje pan sobie swoją konferencję prasową, na której może się pan do tego odnieść, a najlepiej przeprosić o to za wezwanie do zaprzestania naruszania dróg oraz dokumenty potwierdzające wielokrotne kłamstwo. Proszę bardzo, proszę to zabrać. Dostanie pan również pocztą. Oczywiście, ale... Chce pan przeprosić z tego miejsca? Panie pośle... Proszę, widzi pan, jak pan kłamie? No i co teraz? Głupio pana? Nie. Ale dlaczego pan skłamał? Proszę pana. Dobra. Panie pośle, proszę to proszę dać. Bardzo, wyjazdy zagraniczne. Proszę, tak, jedyny jest. Wyjazd, wie pan, gdzie jest? Do Ukrainy z pomocą humanitarną, tak, do Bachmutu. Ale i co pan prawdą powie? Jest, szanowni państwo, prawdą jest, że pan poseł uczestniczy w kilku komisjach tak zwanych wyjazdów. Nie ma czegoś takiego, są jest. Grupy bilateralne, pan nawet nie umie tak. Na stronie Sejmu przeczytać. A jeśli to chodzi... się nazywa grupy bilateralne i skłamał pan, że byłem na Malezji, że byłem na Kubie, nigdzie mnie tam ale, nie było, panie bo nie umiał pan pośle, tego sprawdzić. Jest pan w tych właśnie wyjazdowych. Skłamał pan, jest mówił pan nieprawdę. To jest na stronie kancelarii Sejmu. Ma pan na to 70 tysięcy na WOŚP, zapłaci pan, druga sprawa, następnie jeżeli pan tego nie sprostuje, a propos, idziemy do sądu, proszę. Ale proszę mi dać skończyć, odnieść proszę. Się do pana posła. A propos uczestnictwa i ciężkiej pracy pana posła w komisjach, podałem, owszem, jest pan w jednej komisji. Taka, to jest prawda czy kłamstwo? Jakie komisje pan? Komisja Ustawodawcza. Nareszcie pan się nauczył, tak. Pan poczytał internet. Nie, panie pośle. Ja to przekazałem, jedna komisja. Nie jest pan członkiem rządu, wiadomo. No ale jak pan w ogóle sobie zdaje sprawę, że ja mam być z opozycji członkiem rządu? Proszę mnie posłuchać. Przecież to jest jakaś komedia. Piotrze, weź proszę cię, rób tego live'a dalej, bo to jest komedia. Nie jest komedia. Proszę jest pana, komedia. Ja panu udzielę jeżeli ktoś informacji politologicznej, czyli opozycja, rządu, rząd, tym, władza ustawodawcza, ale może władza się wykonawcza. Rozumie pan tą różnicę, te niuanse, czy nie za bardzo pan? Może się pan... Proszę mi dać skończyć. I pan się odniesie do moich tutaj sugestii. Jeżeli jest pan w jednej komisji, jest pan, tak? Czy nie przeprosi pan? Jest pan w jednej przeprosi komisji? Pan? Jest pan w jednej komisji, czy nie jest pan? No czekam oczywiście na... pracuję no właśnie. W komisji ustawodawczej. Tak. Przeprosi pan za w te kłamstwa? W ilu komisjach pan pracuje? No przeprosi pan za te kłamstwa? W ilu komisjach pan poseł pracuje? Przeprosi pan za te kłamstwa? Przeprosi pan za te kłamstwa? Proszę, powiedział pan, że pracuje? Jestem... zerem legislacyjnym. Dlaczego pan nie przytoczył, że pod 43 ustawy uchwały? No proszę, dlaczego pan kłamał? W jednej komisji, jedna komisja. Odpowie pan na to, bo to jest, proszę pana, jedna z najważniejszych komisji. Ale moja, tylko jedna. Oczywiście. Tylko jedna. Kontrola poselska w Ministerstwie Sprawiedliwości w KUS-ie, w Urzędzie Wojewódzkim. Ale, pan wyleciał z urzędu wojewódzkim z szczupakiem po no mojej kontroli. Teraz pan kłamie, teraz pan kłamie. Szanowni państwo. Napisze przeprosiny, płaci na WOŚP. To jest wierutne to kłamstwo. Wtedy pan poseł będzie pan kontrolę, mógł chodzić pan poseł, po ulicy z podniesioną głową, bo tak to jest. Cały czas no nie, no to będzie pan chodził na plac Termana i będzie pan musiał za to przepraszać. Był pan w Urzędzie Wojewódzkim wtedy, jak ja pracowałem i to jest kłamstwo, proszę sobie to zapisać. Nie zostałem zwolniony z urzędu po komisji pana posła. Po tym czasie został pan zwolniony, ja się do tego odniosę. Nie, dość tego. Dość wcześniej tego. Pan zwolniony był, czy szanowny panie, to nie są czasy PRL-u, że państwo mogli narzucać swoje wolę. Koniec. Nie zostałem zwolniony z urzędu przez komisję pana posła Zembaczyńskiego. Został pan w tym czasie. Zwolniony. Pan poseł dziękuję. Miał komisję w naszym urzędzie, nic nie znalazł. Państwo popatrzą. Kłamca, prawda. Kłamca, prawda. Proszę się trochę odsunąć. Kłamca, prawda. Piotrze, odniesiemy się do tego. Kłamca, zostałem prawda. Zwolniony przez pana posła po jego nieudanej. No wojewoda został zwolniony, taka nieudana. Proszę pana, niech pan sobie zrobi swoją konferencję, kolejne, bo już kolejne niech pan nie pogroża. Niech pan się już nie odniosę pogroża. Się do tego w następnej konferencji suwerennej Polski. Proszę państwa, tak wygląda kłamstwo, tak wygląda prawda. Tak? Niech pan przeprosi i sobie zrobi swoją ale konferencję. Proszę na tle tego bardzo proszę, niech pan tak, przeczyta. Tak, to tak, właśnie jest tak. Filozofia, która się opiera na tym, żeby całą waszy styl rządzenia dzieci, ludzie młodzież, nie to mogli pan dłużej promuje. Cierpieć z waszego tak? powodu. To tak pan jest. Promuje. Bardzo dobrze, proszę, niech pan sobie z tym zdjęcie zrobi jeszcze. No nie. Nie, bo ale trochę, tu pan stoi. Panie pośle, mam trochę kultury, że nie używam wulgaryzmu. Prawda, kłamca, prawda, dziękuję. Pismo przedprocesowe. Osoba wulgarna wozi
taki panie przekaz Dedyński, do państwa. Niech się pan douczy, a potem konferencję robi. Jak pan się chce za politykę zabierać, to niech się pan nauczy, jak funkcjonuje w ogóle system polityczny w Polsce. A pan niech przestanie kłamać, bo kłamstwem jest, że po pana kontroli w Urzędzie Wojewódzkim... Najpierw była kontrola, poleciał kłamstwo. Czubak i pan poleciał również i dziękuję bardzo. To jest wulgarne, to jest jebać PiS po prostu. O, pięknie. Państwo sobie to też nagrali. Kolejna osoba wypowiadająca tą mowę miłości Platformy Obywatelskiej i drużyny. Dobra, Tuska. Jeszcze panu więcej dam. Jeszcze panu więcej. Uwaga. Ojej, panie pośle, niszczy się pana tutaj... Wulgarne słowa. Odniesiemy się tak do tego, że zostałem zwolniony z Urzędu Wojewódzkiego przez kontrolę tutaj obywatela. Proszę, to jest to, co ci państwo... Bardzo proszę, niech pan zobaczy, czy panu do twarzy, bo zgasnęli panu do twarzy. Proszę, bardzo ładnie. Proszę się nie zbliżać z tym, panie pośle. Proszę o zdjęcie. Ładnie do twarzy. Proszę, to jest ten pan. Fałsz, drożyzna. Dziękuję bardzo. Bardzo dobrze. 8 lat pańskich rządów doprowadziło kraj. Ja proszę pana, jeszcze nie rządziłem ani jednego roku, także niech pan nie konfabuluje, bo się pan pogrąża. Co pan się pogrąża? Kto się pogrąża tym? Dobra. Koniec tego show, dziękuję. Pismo przyjmuję, odniosę się do pana. Tak jest. Niech pan szykuje tam na prawnika. Tak, oczywiście. Znaczy przedłużył wojewódzki i obecnego... Wojewoda został odwołany. Wojewoda Adriana Szubaka. To jest raz. Kolejna sprawa. To, co przekazałem na konwencji suwerennej Polski, to jest prawda. Powtórzę, uczestniczy pan poseł Zembaczyński w jednej komisji, tylko w jednej komisji. Są młodzi posłowie, którzy są pierwszy raz w Sejmie, uczestniczą w trzech, czterech, pięciu komisjach. Podaję na przykład. Dobrze, no to jest znowu pana zdanie. I kolejne pytanie, poproszę. Dlaczego pan kłamie? Kolejne pytanie od państwa. Został wojewoda odwołany po tym, jak jest, się katapultował po naszej kontroli się z Kostusie. Kłamał pan w sprawie wyjazdów zagranicznych, w sprawie aktywności. A jest pan w aktywności? Komisjach? Oczywiście, Malezja, proszę pana, to nie są komisje, to są zespoły wyjazdowe. Zna pan taki termin, czy pan to wymyślił? Nie ma czegoś takiego, to są bilateralne. No dobrze, jest pan czy nie jest pan? Oczywiście, że jestem, bo na tym polega dyplomacja parlamentarna. I nie byłem na żadnych wyjazdach, to czemu pan ludzi kłamie? Jakie pytanie jeszcze pan zadał? Dlaczego pan kłamie? Czy przyprosi pan i wpłaci na WOŚP? To ja się odpowiem. Jest szansa, że przeprosi pan posła Zembaczyńskiego. Jak się pan może odnieść? Jak pan poseł przeprosi, tak, zmyję z swojego tutaj autka te 8 gwiazdek. Kleję większe. No i pięknie. Pan daje takie świadectwo o sobie, panie proszę pana, my dyskredytujemy całą waszą politykę. I to jest wasz plan. To jest wasz plan wyborczy, kradzieży, tak? Manipulacji. Proszę pana, pan nie widzi, co wy tworzycie za reżim. Przecież ta ustawa Lex Tusk to jest, proszę pana, trzeci świat. A to się pan wy chcecie opozycji? Pan chce, żebym się bał. Ja się nie boję. Pan chciał, żebym się bał. Pan chciałby, żebym się bał, ale się nie boję, rozumie pan? Ale panie pośle, są fakty. Po pierwsze takie, podpisanie umów gazowych, to jest raz. Niech pan nie wymyśla, Kowalski już pana patron powiedział, do czego jest ta ustawa, do zwalczania Tuska. I na tym się przewrócicie, jeżeli wykaże to komisja śledcza do spraw powiązań, jeżeli... To nie jest komisja śledcza. Panie pośle, drodzy jeżeli państwo, znajdzie się prawda w tym... założeniu, to oczywiście pociągniemy do odpowiedzialności rządzących. Jak się patrzy? Nie patrzę na pana posła. Pociągniemy do odpowiedzialności za to, że zaprzestaliście dbania o dobro narodowe. Pan w to wierzy? Dokonaliście zdrady pan stanu. Wierzy? Panie pośle. Ja dokonałem. Pan w to wierzy? Dokonaliście pan, rządząc czy pan zdrady stanu. W ogóle cokolwiek, co ja pana uprawnia do takich wypowiedzi? Ja myślę, że to wszystko. Ja też myślę. Czy jeszcze są jakieś pytania? Może TVPiS jakieś? Dzięki bardzo.